Dziś wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowy odcinek, wspólny taniec ojca z córką. Jak było? Przepiękny był ten taniec. Ja się ogromnie cieszę, że mogliśmy razem zatańczyć, że będzie to tak, że to było, tak wspaniale było nagrane, uwiecznione, że tak byliśmy pięknie ubrani i że wszystko nam wyszło. Tak, to bardzo ważne było, że mogłem pomóc Basi w tym tańcu, a poza tym lubię tańczyć i z dużą chęcią zatańczyłem. Tatuś na pełnym luzie. Spokojnie, pełny luz. Nic się nie stresował, to było wspaniałe. Naprawdę nie było stresu, to tylko ze strony Basi, czy też nie? Znaczy tak, na treningach nie było stresu, natomiast wczoraj na próbie kamerowej, takiej pierwszej już, gdzie nas nagrywano, to miałem, ale bardzo krótko. Bardzo krótko i to przełamałem szybko i potem byśmy doszlifowali taniec i nie było już. A czy to był pierwszy wasz wspólny taniec ojca z córką, czy nie? Nie, tańczyliśmy wielokrotnie ze sobą, ale przed telewizją pierwszy. Przed kamerami pierwszy raz. Tak, pierwszy taki, w ogóle taty pierwszy występ przed kamerami, więc ja myślałam, że będzie to bardziej przeżywałeś, znaczy wiem, że to przeżywałeś, ale tak pozytywnie, ale myślałam, że będziesz się stresował, wiesz, a to po prostu luz, jak całe życie. A kiedy został pan zapytany, czy zechce wziąć udział w tym dzisiejszym odcinku, zgodził się pan bez wahania, czy jakieś myśli? Bez wahania. Tata się uśmiał, to było świetne. Tata po prostu miał pełen ubaw. Dlaczego? No dlaczego lub ubaw? Z samej sytuacji, rozumiem. Z samej sytuacji, że proszę tatę, żeby ze mną zatańczył, po prostu rozbawiło go to, ale tak pozytywnie, nie, że to wyśmiał, tylko no, super, tak, z przyjemnością. Oczywiście. Było niesamowicie, to na pewno mogę powiedzieć. A jak pan w ogóle ocenia Basię? Wspiera ją pan bardzo? Myśli, że dojdzie do finału? Pewnie tak. Myśli, że dojdzie do finału. Musi. Zobaczymy. Walczymy jak możemy z Jackiem. To zależy od SMS-ów, jak wszyscy mówią. To tak. Trzeba klikać. Poprosimy o SMS-ki. 11 7232. 11 właśnie. Pod numer 7232. Będziemy wdzięczni.